Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Rimworld. Tym razem Rimworld nagrywam po przerwie, tej, której zapowiadałem. Udało mi się jeszcze nagrać parę odcinków z Hearts of Iron i z Stellarisa. Zapraszam też również do tych moich serii. Natomiast teraz czas na nadgonienie odcinków z Rimworld. Niestety akurat teraz dorwało mnie jeszcze jakieś przeziębienie, więc mam nadzieję, że mój głos będzie jakoś akceptowalny i że nie zaniemówię w trakcie nagrywania tego odcinka, ale zobaczymy. Dobra, przypomnijmy sobie, co tutaj się działo. Ostatnio, z tego co pamiętam, mamy nowego kolonistę Rafała, okay, i on jest chyba ścigany przez piratów. Zaraz zobaczymy, gdzie oni są, co to jest. O, srebro jakieś tutaj jeszcze mamy. Będzie trzeba z czasem sobie to wszystko tutaj wziąć i poprzenosić, bo srebro jest potrzebne. Oj, dużo tych piratów. A gdzie jest Rafał? Rafał jest tutaj. Okej, okay, zakłada kamizelkę kuloodporną, może i słusznie. Jakie on ma tutaj? Aha, strzelać nie może, walka wręcz. Czy ma jakiś nóż albo coś? Nie bardzo. To raczej jakby założył coś innego, byłoby dobrze. A zobaczmy na tych wszystkich tutaj. W co oni są wyposażeni? Strzelba. Pistolet. Ten ma pałkę i jakąś tarczę. Ten też ma pewnie... nie, gladius, czy to jest jakiś miecz. No i tutaj karabin, czyli trzech piratów ma broń dalekiego zasięgu, a reszta walczy wręcz. Okej. Okay. Zobaczmy, co mamy tutaj. Aha, jesteśmy w trakcie zimy, na zewnątrz jest minus 20 stopni. Co my tutaj mamy? Myśliwi nie mają broni. Kto i gdzie nie ma broni? Mamy tutaj oczywiście nasze wyłączone w tym momencie to, co się nam udało zrobić, wieżyczki. Natomiast nie wiem, czy akurat ci piraci zaraz, z której strony oni atakują? Z tej strony. Może im się zachcieć przebić tutaj, przez ten, powiedzmy tutaj, umocnienia, aczkolwiek nie mają granatów, więc może obejdą naokoło. Myślę, że trzeba byłoby włączyć przede wszystkim te wieżyczki. I co? Zobaczmy. Grzegorz, karabin szturmowy, dobra. Paweł, karabinek, dobra. Tu mamy nóż, sknera, zaraz, sknera, strzelanie zero, dobrze. Mają mi strzelanie, karabin. No to dlaczego myśliwi nie mają broni? Aha, może nasz nowy kolonista Rafał jest jako myśliwy ustawiony. No to na razie nie byłoby to sensowne, żeby go ustawić jako myśliwego. Od razu mu zmieńmy tutaj priorytety. Treser, coś tam, za chwilę się zastanowimy, co on będzie potrafił robić. Natomiast na razie spróbujmy w tym momencie tak, kto tutaj może zostać obudzony i ma najmniejsze potrzeby. Mayumi ma taki sobie w tym momencie chyba sknera, nie. Grzegorz ma najmniejsze w tym momencie, najlepszy nastrój, tak mi się wydaje. Grzegorz albo sknera, tak patrząc po tym wszystkim. Więc budzimy Grzegorza. Gdzie my mamy tutaj te... Tutaj mamy... Oznacz do przełączenia. Oznacz do przełączenia. I Grzegorz, proszę cię bardzo, żebyś mi tutaj przełączył to. Aha, Grzegorz akurat nie jest woźnym. No niech to... No to dobra, to niech będzie sknera. Też nie jest woźny. No co jest? Gdzie jest woźny? Rafał może być woźnym. Wszyscy mogą być woźnymi, bez przesady. Dobra. Przełączać każdy tutaj może. I tak musimy pewnie wszystkich obudzić, ale wcześniej, im wcześniej, tym lepiej. Przynajmniej te osoby, które są tutaj kluczowe. Dobra, ci nas ścigają Rafała. Mam nadzieję, że Rafał zdąży uciec. Najlepiej by było, jakby oni przeszli przez te nasze zasieki. O, jeszcze daleka jest droga. Wieżyczki uzbrojone. Czy coś możemy tu jeszcze w tym momencie, co sknera robi? Prowadzi badania, może niekoniecznie. Te worki z piaskiem może na wszelki wypadek zrób. A Grzegorz sobie zjada coś, dobrze. O, jeszcze mamy przecież tutaj kolonistkę, którą... Więźnia. Próbujemy rekrutować. No zobaczymy.
Zobaczmy, które dymy będą nas atakować. Grzegorz, co robisz? Poluję na indyka. Weź ty się może na razie. Aha, nie jest budowniczy. To zajmij się transportem tych ziół leczniczych, a nie poluj gdzieś tam, bo jesteś potrzebny. Ty masz zresztą najlepszy karabin szturmowy. Więc to jest najlepsza chyba broń w tym momencie, którą dysponujemy. Okej, okay, oni w tym momencie widzę, że będą tutaj się, że tak powiem, ustawiać. W związku z czym pora obudzić pozostałych. Idziemy. Mają mi karabin. A zaraz, Pawła obudziłem, karabinek. Karabin. A może tu, tutaj. Sknerę w zasadzie można było nie budzić, bo on ma tylko nóż, ale dobra, niech oni się tutaj zajmą tym. Grzegorz, co robi Grzegorz? Transportuje gzioła. Dobra, Rafał sobie tutaj jest. Mam nadzieję, że tu nie mamy dziury. Nie, tu jest dopiero zaplanowane. Gdzie ty idziesz? Aha, dobra. Czy mamy jakąś broń? Jakąkolwiek? Mamy. Karabinów mamy. Snajperskich. Właśnie, można by nawet zmienić jakieś karabiny, strzelby. Mamy nawet granaty. MP to akurat nie. Granat odłamkowy. Ale to chyba też nie będzie dobre, jeżeli ja mu każę tutaj granat odłamkowy wziąć, bo to chyba też jest traktowane jako broń strzelecka. Więc dajmy mu ten nóż po prostu. O, właśnie. Ekwipuj nóż. A przy okazji, Grzegorz, ja bym prosił, żebyś się gdzieś ustawił tutaj. Ok. Już najwyższy czas. O, ten już Paweł chyba nie zdąży wybudować tych worków z piaskiem, a może. Dobra, ty tutaj mi nie szalej z tym nożem. O, zaatakowali wieżyczkę. Wow! Ocuńmy się na wszelki wypadek. Zniszczyli nam wieżyczkę. Paweł, dobra. Uciekają. Dobra, można jeszcze. O, w zasadzie wszyscy prawie są tutaj pozałatwiani. Dobra, tamci niech sobie uciekają. Teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Paweł jest troszeczkę, tutaj widzę, utrata krwi, postrzał jednak dostał. To chyba była rykoszetem od nas dostał, bo oni nie mieli chyba karabinka szturmowego. Więc dobrze. Mamy jakieś łóżko medyczne? No właśnie, chyba nie bardzo. Więc jedno łóżko musimy przeznaczyć na łóżko medyczne. Jakoś zwykłe, może takie słabe, zwykłe. Dobra, już ustawiliśmy to, niech takie będzie. Zestresowany. Ok, i teraz tak. Mayumi. Kto jest naszym lekarzem? Niech ja zobaczę. Paweł właśnie i Grzegorz. Dobra, to Grzegorz, gdzie jesteś? Szuka celów. Nie szukaj celów, tylko Paweł, zaraz. Paweł, nie jedz dobrego posiłku, tylko odpoczywaj, aż wyzdrowiejesz. To jest, co to jest? Nożownik. Mamy rannego wroga. Ekstremalnie niskie oczekiwania, zdrowie, no tutaj jest postrzał, charakter, co on potrafi? Walka wręcz, strzelanie nie. Tresowanie dość dobre, budowanie. Możemy go wziąć do niewoli. Oczywiście będzie nam tutaj jak zwykle łóżek brakowało. Aczkolwiek bardziej pod kątem wypuszczenia. Ustaw dla więźniów. Mayumi. Weź do niewoli. Sknera. Ten nie żyje, tak? Nie, też żyje. Wow! Może ten jest jakiś lepszy. Strzelanie, no. Górnictwo. Ho, 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 ho.
No dobrze. To na razie będziemy mieć większą ilość więźniów. Co prawda musimy dobudować jakieś śpiwory, bo nie będą mieli nasi gdzieś spać i za chwilę znowu dostaną fiała z tego powodu. Ale okej. Zobaczymy. Weźmie do niewoli. Okej. Teraz tak, ci sobie uciekają. Grzegorz bierze racje żywnościowe. Może na razie. A ten? Nie żyje. No to właśnie, to Grzegorz by zdjął całe ubranie. Pierwsze, co powinien zrobić, to aktywować pułapki. Obniżony nastrój, nic w tym momencie z tym nie zrobimy. Kto? Paweł. Okej. Grzegorz jest lekarzem, z tego co widziałem, tak. No właśnie. Nie strażnik, lekarz. Tu jest lekarz, więc za chwilę będzie miał robotę, żeby opatrzyć Pawła i pozostałych. Okej, co to jest? Załóż pod koszulą, zajmij się aktywowanym transportem. Od razu możesz transportować iść stąd, a pozostali się zajmą tutaj zbieraniem tego wszystkiego. Mayumi, co robisz? Będzie jadła, dobry posiłek, potrzeby, bardzo głodny to niech je. Rafała mamy przecież jeszcze. Robi parkę. Zajął się już robotą, ale może na razie zostaw tą parkę w spokoju i zajmij się aktywowaniem pułapki. Przy okazji można wyłączyć też wieżyczki, które żeby nam nie wyczerpywały energii. Mayumi, co robisz? Idzie spać, sorki. Nie pójdziesz spać, dopóki nie pozbieramy wszystkiego, co tutaj mamy. A, i trzeba odbudować niestety tą wieżyczkę. Ha, to jest niestety problem. To jest niestety problem, bo chyba nam metalu brakuje. Produkcja, obrona. Obrana. Wieżyczka. Komponentów nam brakuje. Metalu to mamy. Gdzie mamy metal? Nie jest tu w sumie wyszczególniony. Nie, jest metal. Metalu mamy dużo, tylko komponentów nam brakuje. Okej, skoro tu już jesteś, to teraz tak. Zajmij się transportem. To, co to jest? Racje żywnościowe. To się nam na pewno przyda. To możemy wszystko wziąć. Tu jest pułapka. Mnóstwo tych pułapek jest, widzę. Tu mamy pułapkę? To w jaki sposób możemy ją uzbroić? To może najpierw zróbmy tak. Zajmij się transportem. Przynajmniej kawałek i zajmij się transportem tego. Okej, i teraz uzbrój pułapki. A kto teraz jest tutaj właśnie? Grzegorz, poszedł spać, tak? Zamiast Pawłem się zająć. Grzegorz, nastrój. Musimy zadbać o nastrój, bo po prostu tu jest no, przerwany sen, więc nie chcę w ogóle przerywać. Sknera co robi? Szuka celów. Aha, bo tu nie zwolniłem go jeszcze. Okej, górnik. Rafał może być górnikiem dobrym. Ustawmy mu to na priorytecie. Mamy trochę górników i Sknera akurat jest górnikiem. Więc poszukajmy, gdzie my tu mamy w pobliżu komponenty jakieś. Okej. Tu są najbliżej. Gdzie jeszcze mogłyby być? Można by się też tutaj wkopywać powoli w środek. Tu są jeszcze komponenty, ale to trzeba trochę naokoło iść. W zasadzie to najbliżej jest tu. Kop i Sknera zajmij się kopaniem. Ma tarczę energetyczną. Wow. Wypas pełen. Reszta śpi, oczywiście, słodko. To są jest zakładka medyczne. A, to jest takie podsumowanie z tego moda. I teraz tak, Rafał. Ja bym mu dał. Zobaczmy w ogóle, przyjrzyjmy się Rafałowi. Nie wiem, czy ja się przyglądałem w poprzednim
Dziękuję, ale nie. Strzelanie nie bardzo. Walka wręcz całkiem dobrze. Społeczne zero. Tresowanie, medycyna. Budowanie uprawa. No trochę wszystkiego generalnie rzecz biorąc. Niezdolny do gaszenia pożarów. Narkoman. Super. I awanturnik do tego. Dobra. Jako dzieciństwo był piromaniakiem, a w dorosłym życiu wynalazcą. No dobrze. Niech będzie. A czemu Sknera? Gdzie jest Sknera? Bierze prosty posiłek. Co ty jesteś? Głodny? Nie jesteś głodny. Zostaw ten prosty posiłek i idź kopać tutaj. Póki jeszcze nie śpisz. Zajmij się kopaniem. A przy okazji możemy Rafała ustawić troszeczkę w sposób taki na siłę, troszkę mu dać. Teraz 2, 3, 4, 5, 6. To ci mają 4, 5, 6 godzin, a tu mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, więc w zasadzie tu byśmy mu dali czas wolny, po przebudzeniu czas na relaks. Sknera, co robi? Idzie spać? No bez przesady. Zajmij się kopaniem, później pójdziesz spać i to jeszcze na mrozie będzie spał. No, dach się zawalił jeszcze, o rany. Aha, to jest to, co, że tak powiem, to jest ten dach od tej wieżyczki. No dobra. Trzeba będzie łóżka pobudować. Drewna trochę mamy. No, kopiemy, kopiemy. Gdzie idziesz? Nie, 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 nie śpi na. No, niestety chyba mu przerwałem sen. Nie może się tym zająć, bo nie jest tragarzem. Potrzeby, przerwany sen razy dwa. No, niestety się nie udało. Jak już masz spać, to wiesz, że idź spać tutaj. Zaraz, dajmy mu. Tutaj. Ok. Tu jest ile stopni? W pomieszczeniu minus 6. Tu by trzeba było taki przewód wentylacyjny zrobić. Temperatura. Przewód wentylacyjny. Tu. Grzegorz. Dobra, zajmuje się tutaj leczeniem. Aha, przy okazji zobaczmy jako więzień. Trudność rekrutacji 78%. Charakter. Akurat Gideon Hinton ma sporo tutaj, widzę, przydatnych umiejętności. Gideon. Tak, no ma całkiem sporo. Górnictwo bardzo dobre. Tego byśmy w sumie wypuścili. Tiny Davy. Rozmowa, wypuszczenie, czyli tego wypuścimy. A Erin, no mniejsza trudność rekrutacji, może by Erin wypuścić? Nie, ona ma trochę tutaj umiejętności dobrych. No zastanowimy się nad Hintonem jeszcze, najwyżej go wypuścimy. Bardzo niski nastrój, dach się zawalił. Gdzie? Tu. O, no tak. Zawalić to się zawalił, no bo wybuchło wszystko w diabły. A Pawła kto w tym momencie wyleczy? Hola, hola, kolego. Zajmij się leczeniem najpierw Pawła, a później naszych więźniów. Mayumi gra w szachy dobrze. Łóżka, właśnie, łóżka, struktury, produkcja, meble, łóżko z drewna. Raz, dwa, później je przeniesiemy. W sumie można nawet jakieś łóżko tutaj dać. Tu jest nawet już zaordynowane jedno. Dobra. Co robi Grzegorz? Karmi Paweł. Dobra. Co robi Paweł? Śpi. Sknera śpi. Mayumi gra w szachy. Rafał włącza, wyłącza zasilanie. Dobrze. O, skoro Rafał jest na chodzie, proszę mi tutaj zająć się transportem komponentów. Grzegorz. Mamy trochę posiłków. Jeden dobry. Trzy proste posiłki. A, tu jeszcze ktoś przy okazji mówił, że z tymi posiłkami, gdzie tu jest? Kuchenka elektryczna. Zlecenia, szczegóły. Jak to jest? Proste danie wymaga jednego składnika. Ok, a jakbym dał dobre danie,
Wymaga dwóch składników, więc tu jednak to zmienia, zużywa dwa razy większej żywności. Chyba jednak to jednak jest tak, jak ja myślę. Wymaga trochę produktów zwierzęcych, trochę produktów roślinnych. Więc to jest o tyle w tym momencie niezbyt fajne, że no po prostu szybciej zużyjemy te zasoby. Dobra, tors Hinton jest jakieś zakażenie. Dobra, to jest nasz więzień, to się nie będziemy tym tak bardzo przejmować. Paweł już jest na chodzie, widzę, tak, wyleczony, wyleczony. Mały parez lewej ręki odszczelone, osłabione zdolności manualne. A Paweł głównie kim jest? No, lekarzem to akurat nie jest dobrze. Budowniczym to niedobrze, że akurat mu odszczelono w tym momencie mały palec, no ale co zrobić? Dobra, tutaj już robimy. Transportuje komponent. O, mamy handlarzy. Bardzo dobrze. Zajmij się, nie jest budowniczym, Rafał? A Mayumi? Niech Mayumi zajmie się pracą tutaj. Gdzie mamy tych handlarzy? Zobacz miejsce. Idą sobie. Dobra, to jak przyjdą bliżej, to w zasadzie Rafał. Hola, hola, tutaj mamy srebro. Panie Rafale, później będziesz robił parkę. Zajmij się transportem srebra, żebyśmy mieli więcej srebra na handel. Dobra. Można by też jakieś polowanie zrobić. Choroba, infekcja. No dobra, to nic nie poradzimy. Na to, ile ich możemy wyleczyć, wyleczyć tyle możemy. Ok. Więzień, wypuszczenie. Rozmowa, rekrutacja. Spróbujmy tak ustawić na razie. Nie będziemy zużywać póki co dobrych tych. O rany, znowu choroba. To jest w zasadzie to samo. Najgorszy nastrój ma Grzegorz. Kto ma największe umiejętności socjalne, społeczne? Gdzie to będzie? Lekarz, strażnik, kucharz. A, szybciej będzie tak. Charakter społeczny 3, 2, 1, 0. No w sumie nie mamy takich. W zasadzie Grzegorz od biedy jest w stanie cokolwiek tutaj. Jemu nie będziemy przerywać jedzenia. Mayumi co robi? Dokonuje pochówku. Bardzo dobrze. Grzegorz zjadł prosty posiłek. To już nie jest drugi raz. Zacznij handlować. Zobaczmy, co my tu mamy i co możemy kupić. Można by trochę żywności kupić, no czemu by nie? Zwłaszcza, że tu rzeczywiście nic nie rośnie, więc ten mój pomysł, zaraz, ten pomysł, co miałem, żeby tutaj sobie pod dachem coś hodować, może się nie udać, bo po prostu jakby mechanika gry nam nie pozwoli. Coś cienko tutaj jest, jakaś pulsacyjna lanca ukojenia, artefakt jednorazowego użytku, który wprowadza tymczasową poprawę samopoczucia na wszystkich na mapie. No to by teoretycznie mogło się przydać. Mamy 585, tylko trochę to jest drogie. Zioła lecznicze, no to są mamy. Ziół leczniczych nigdy nie zaszkodzi. Pemmikan to jest do texture. Pemmikany to są chyba jedzenie w tym momencie. Czy to jest jedzenie dla zwierząt? Możemy wziąć. Trochę kosztuje, ale. Ale myślę, aha, nie będziemy mieć kasy. No może ziół leczniczych trochę mniej. Nie, sam pemikan jest drogi. Okej. To ile tego pemikanu możemy kupić? Żywności nigdy. Weźmy tak za 400 mniej więcej. A bo zaraz może szybciej będzie, jak ja wpiszę na przykład 100 pemikanów. I na razie ziół leczniczych to ja widzę gdzieś tutaj mamy 29, więc nam więcej nie potrzeba. Ok. Rafał niesie w tym momencie ten, więc zaraz powinniśmy mieć troszkę więcej tego srebra. 397.
Gdzie te srebro jeszcze było? Pozbierał już wszystko, czy jeszcze nie? Drewniana kłoda. O, to można przynieść, bo to się nam może przydać. Chyba wszystko pozbierał. Dobra. To trochę mamy tego, chociaż to chyba było wliczone. Choroba, infekcja, to mnie nie interesuje. O, wreszcie znikł ten wredny komunikat tutaj. Jak tam nasz ten? O, wieżyczka już jest odbudowana. Fajnie. Oczyszczenie tego wszystkiego, worki z piaskiem. Nie mamy tylko pewnie dachu tutaj. Ale powiedzmy, już mi się nie chce tego na razie budować. Co powinniśmy zrobić? Mayumi transportuje. Rafał dalej się zajął tym robieniem parki, ale mamy na razie odpowiednią ilość ubrań. Więc zajmij się może, nie wiem, transportem po prostu tego wszystkiego. Grzegorz gra w podkowy, bardzo dobrze. O, Hilton się wkurzył. Bardzo głodny. To akurat nie jest dobre. To akurat nie jest dobre, bo się wkurzył, bo go nikt nie nakarmił. Ha, no i tylu jest strażników. Tylko nikt nie jest na wyższym priorytecie, żeby cokolwiek tutaj zrobić. I pewnie dlatego nikt nie miał czasu, żeby zająć się karmieniem. Ustawmy Grzegorza mimo wszystko na to gotowanie w pierwszej kolejności. Aha, on też jest myśliwym, kurczę. Mayumi, może niech Mayumi będzie myśliwym, a Grzegorz niech będzie tak rzadziej. On nie może wszystkiego robić. Kto ma największe zdolności manualne w walce? Potrzeby, charakter. 13, bo nie chcemy rozstrzelać tych więźniów. Rafał może się wykazać. Właśnie. Rafał, gdzie jest? Chodź tu. Idziemy. Nie chcę, żeby mi zniszczył po prostu tego. Walcz wręcz z tym Hintonem całym. Szybciej, 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 szybciej. Okej, dobra, jest. Poradził sobie Rafał. Brawo. Okej. Co dalej tutaj? O, zdrowie. Postrzał, bla, 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 bla. Dobrze. Tylko simaka, siniak i hipotermia? Nie mogę uratować tego? Dlaczego nie mogę go uratować? Zwolnij. Rafał nie jest lekarzem. Grzegorz. Hipotermia. No zaraz, zaraz. Chwila, moment. Hipotermia. Bez obrażeń. Czyli jest mu przemarzł trochę, ale zaraz. Przecież sprzęt. Ma kurtkę zimową, to o co chodzi? Nie rozumiem. Chwila, moment. Kurtka zimowa, izolacja do minus 15 stopni. No, na zewnątrz jest minus 19. Dobrze. A jak jest Mayumi? Kurtka zimowa, też do minus 15. Nie rozumiem. No to może niech Rafał skończy tą parkę. Co wszyscy tutaj robią? Grzegorz, dobra. Paweł do Rafała. Prowadzi badania. Badania? Co my tutaj odkrywamy? Tworzenie wykładzin. No to by właśnie mogło przydać. Mayumi transportuje. Dobrze, niech sobie transportuje. Będzie trzeba też pomyśleć tutaj o rozbudowaniu tych wszystkich umocnień, ale najpierw bym się zajął jakoś uatrakcyjnieniem pewnych rzeczy. Czy w ogóle zajmij się pracą nad tym, bo tu jest zimno jak nieszczęście. No, tu jest akurat 5 stopni. No to nie jest tak tragicznie, bo jest otwarty, zdaje się. Tu jest 12, tu mamy 7, tu mamy 10. To nie powinno być problemów, ale tu jest zimno. Minus 13, właśnie. Mayumi. Modli się. Może zrób to później. Zrób to, skończ. I od razu powinna się tu podnosić temperatura. Co prawda nie jest to dobre, bo tu jest bliżej składowiska, ale rozbłysk słoneczny wyłączyło. O, jesteś. Czyli wszystkie urządzenia elektryczne nie będą działać i ogrzewanie nie będzie działać.
Mam nadzieję, że nie zamarzniemy. Ojej, głodujący, no właśnie. Rafał do boju. Aha, robi parkę. Mayumi, karabin, Sknera śpi. No Rafał, no trudno. Dawaj. Załatw gościa. Pięknie. Mayumi. Nie jest lekarzem. Związany, spowolniony. Idzie spać. Mayumi trzeba byłoby, żeby tu zbudowała struktury, drzwi z drewna. Hop. Okej. Okay. Zajmij się pracą. Dobra. Ale to reszta. Myślę, że w następnym odcinku mamy znowu pół godziny. Dziękuję wszystkim za obejrzenie filmu i zapraszam do kolejnych odcinków oraz do innych serii. Cześć i do zobaczenia.